Marskość wątroby to stan o charakterze przewlekłym, w którym dochodzi do zwłóknienia organu oraz zmian w obrębie jego budowy. Dowiedz się, jakie są objawy, metody leczenia oraz rokowania w przypadku tej choroby. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Marskość wątroby występuje stosunkowo powszechnie i może dotykać nawet co dziesiątą osobę dorosłą. Zmiany tego rodzaju mogą prowadzić do zgonu, a ryzyko rozwoju niekorzystnych zmian jest 2 razy wyższe w przypadku mężczyzn. Wyróżnia się 3 rodzaje marskości: postać drobnoguskową, wielkoguskową i mieszaną. W pierwszym przypadku guski nie przekraczają 3 mm. W przypadku marskości wielkoguskowej zmiany są większe i mogą mieć nawet kilka centymetrów. Choroba zazwyczaj ma związek z nadużywaniem alkoholu oraz infekcjami o charakterze przewlekłym wywoływanymi przez wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Poza tym stany chorobowe mogą być wynikiem zmian o charakterze autoimmunologicznym. Marskość wątroby może być również konsekwencją występowania przewlekłych chorób dróg żółciowych, które wywołują cholestazę. Może to być np. pierwotne zapalenie dróg żółciowych czy trwałe uszkodzenie dróg żółciowych. Marskość może mieć również związek z przyjmowanymi lekami, a także ekspozycją na toksyny i szkodliwe środki chemiczne. Choroba może mieć również związek z cukrzycą, otyłością lub innymi zaburzeniami o charakterze metabolicznym. Choroba w swoim początkowym okresie w wielu wypadkach przebiega bezobjawowo. Zwykle jest ona wykrywana przypadkowo podczas rutynowych badań wstępnych wykonywanych przed różnorodnymi zabiegami operacyjnymi. Objawy choroby mogą się jednak nasilać wraz z upływem czasu i stawać bardzo dokuczliwe. Mogą mieć one charakter ogólnoustrojowy. W tym wypadku wymienia się między innymi osłabienie organizmu, utratę apetytu oraz niezamierzony spadek masy ciała. Występować mogą również zaburzenia koncentracji oraz stany podgorączkowe. Wraz z upływem czasu z powodu zaniku mięśni kończyny dolne i górne dość często stają się bardzo szczupłe, podczas gdy obwód brzucha powiększa się. Na ciele pacjentów pojawiają się również zmiany skórne. Wśród najczęściej występujących objawów wymienia się żółtaczkę, świąd oraz zmiany naczyniowe o gwiaździstym kształcie. Są to tak zwane pajączki wątrobowe. Na dłoniach i podeszwach może pojawiać się rumień, a pigmentacja skóry staje się wzmożona. U pacjentów pojawiają się również białe przebarwienia na paznokciach oraz dochodzi do poszerzenia naczyń żylnych położonych w skórze wokół pępka. Wśród powszechnie występujących zmian wymienia się również podatność na powstawanie siniaków. Marskości wątroby mogą również towarzyszyć objawy ze strony układu pokarmowego. W tym wypadku wymienia się powiększenie wątroby oraz śledziony, a także występowanie biegunek, wzdęć, nudności i wymiotów. Język osób chorych staje się wygładzony oraz pojawia się wodobrzusze. Pacjenci uskarżają się również na ból w okolicy podżebrowej po prawej stronie oraz krwawienia z nosa i dziąseł. Niekorzystne zmiany zachodzące w organizmie mogą również obejmować zaburzenia endokrynologiczne, w tym choćby hipogonadyzm. U mężczyzn objawia się on zanikiem jąder, impotencją oraz utratą libido, zaś u kobiet manifestuje się zaburzeniami miesiączkowania oraz bezpłodnością. Występować może również feminizacja u mężczyzn, która polega na utracie owłosienia na klatce piersiowej oraz pod pachami, a także na powiększeniu gruczołów piersiowych. Marskości wątroby może również towarzyszyć hirsutyzm u kobiet, czyli występowanie owłosienia na twarzy, klatce piersiowej oraz w okolicach brzucha. W niektórych przypadkach zmianom czynnościowym wątroby towarzyszą objawy, które wymagają pilnej interwencji medycznej. Pomoc lekarska wskazana jest w przypadku występowania krwawienia z przewodu pokarmowego czy pojawiania się wymiotów ze świeżą krwią. Nie powinno się również bagatelizować nagłego pogorszenia stanu psychicznego pacjenta, co może się manifestować nadmierną sennością, a także występowania przykrego zapachu z ust, nasilonej żółtaczki, gorączki, wodobrzusza, bólu brzucha, skąpo moczu i bez moczu. W rozpoznawaniu marskości wątroby pomocne są badania laboratoryjne. Zwykle wykonuje się morfologię krwi, w przypadku której małopłytkowość lub niedokrwistość są powodem do niepokoju. Na zaburzenia pracy wątroby wskazuje również zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
oraz zmiany dotyczące poziomu glukozy we krwi. W tym wypadku występować może zarówno hipoglikemia, jak i hiperglikemia. W ramach diagnostyki określa się również stężenie markera AFP oraz bilirubiny. Poza tym wykonuje się badania obrazowe. Może to być na przykład USG jamy brzusznej. U pacjentów z marskością wątroby dochodzi do zmiany wielkości jej płatów. Wątroba staje się pomniejszona, a jej brzegi mają falisty zarys. Dochodzi również do powiększenia śledziony. W ramach poszerzonej diagnostyki wykonywane może być również badanie endoskopowe. Podczas gastroskopii zwraca się szczególną uwagę na występowanie żylaków w przełyku lub dna żołądka. Można również wykonać badanie histopatologiczne pobranego wycinka wątroby oraz zastosować nieinwazyjne metody służące do oceny włóknienia wątroby wykorzystujące elastografię. W przypadku podejrzenia marskości wątroby wskazane jest również oznaczenie poziomu SHBG, czyli globuliny wiążącej hormony płciowe. Celem podejmowanych działań leczniczych jest zahamowanie włóknienia narządu oraz ograniczanie ewentualnych powikłań. Stosowane jest zatem zarówno działanie objawowe, jak również przyczynowe. Rodzaj podejmowanych działań zależy od etiologii choroby. Może być ona spowodowana zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B lub C czy nadużywaniem alkoholu. W pierwszym przypadku wdraża się leki, które mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu chorego. W drugim zalecana jest terapia uzależnienia. Wdrażane leczenie objawowe ma na celu poprawę komfortu i jakości życia pacjenta. Co ważne, na stan zdrowia pacjenta wpływ ma również stosowana przez niego dieta. Konieczna jest w tym wypadku odpowiednia podaż białka, ponieważ marskości wątroby zwykle towarzyszy tak zwany stan hipermetaboliczny związany z niedoborem białek budulcowych w organizmie. Pacjenci cierpiący na marskość wątroby powinni również zadbać o odpowiednią masę ciała oraz aktywność fizyczną. Wskazane jest również ograniczenie ilości spożywanej soli, której nadmiar może prowadzić do powstawania obrzęków stóp, nóg i jamy brzusznej. Wraz z rozwojem choroby może dochodzić do nieodwracalnych zmian w budowie narządu. Tempo zachodzenia tego rodzaju zmian ma charakter indywidualny i zależy od kilku czynników, w tym choćby ilości spożywanego przez pacjenta alkoholu. Warto dodać, że w przypadku zaawansowanej marskości pojawiać się mogą powikłania, w tym wodobrzusze, które ma związek z zatrzymaniem wody i sodu przez nerki, nadciśnieniem wrotnym oraz podwyższonym poziomem albuminy we krwi. Pojawiać się może również krwawienie z przewodu pokarmowego oraz tak zwane samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej. U pacjentów występować może również encefalopatia wątrobowa, czyli zespół zaburzeń związanych z czynnością ośrodkowego układu nerwowego. W ramach działań mających na celu zapobieganie marskości wątroby należy zredukować ilość spożywanego alkoholu. Należy również ograniczyć ryzyko związane z rozwojem wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Należy pamiętać o tym, że wirus zapalenia wątroby typu B przenoszony jest przez zakażoną krew i może przedostawać się do organizmu przez uszkodzoną skórę czy kontakty seksualne. Poza tym do zakażenia może dochodzić w wyniku braku przestrzegania zasad higieny w gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych oraz w salonach fryzjerskich. W takich miejscach źródłem zakażenia mogą być nieprawidłowo wysterylizowane narzędzia wielokrotnego użytku. Wirus zapalenia wątroby typu C również przenoszony jest wraz z zakażoną krwią. Infekcja może następować podczas zabiegu chirurgicznego oraz innych tego typu czynności, które naruszają ciągłość skóry oraz odbywają się z użyciem niewysterylizowanych narzędzi. Potencjalnie groźne mogą być zatem zabiegi medyczne i stomatologiczne, a także czynności wykonywane w gabinetach kosmetycznych i w studiach tatuażu. Należy dodać, że zakażenie może być przenoszone wśród domowników za pośrednictwem wspólnych przyborów higienicznych. W celu ograniczenia ryzyka związanego z infekcją należy zatem zadbać o wysokie standardy w zakresie higieny. Poza tym wskazane jest stosowanie prezerwatywy podczas kontaktów seksualnych oraz wykonywanie szczepień ochronnych. W tym wypadku możliwe jest uodpornienie organizmu na infekcję spowodowaną przez wirusa zapalenia wątroby typu B. Zmiany zachodzące w przypadku marskości wątroby mają charakter nieodwracalny. Za pomocą odpowiednich działań można jednak w pewnym stopniu ograniczać tempo zachodzenia tego rodzaju niekorzystnych zmian oraz poprawiać komfort życia pacjenta.
Wskazane jest zatem całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Chorzy powinni również regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i zapobiegają zanikowi mięśni. Poza tym osoby te muszą przestrzegać zasad higieny, które ograniczają ryzyko rozwoju infekcji wirusowych i bakteryjnych pogarszających stan pacjentów. Ważne jest również stosowanie zbilansowanej diety, która ogranicza ryzyko związane z niedoborem cennych składników odżywczych. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!